Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek, czekając na wiosnę, czyli Polsko-Czeski Festiwal Podróżniczo-Muzyczny, to druga edycja tego wydarzenia. W tym roku na dwudniowej imprezie spotkają się osoby realizujące swoje życiowe pasje, które zabiorą słuchaczy w skrajnie różne środowiska. Będzie okazja zejść w podziemia i wzbić się w przestworza, zdobywać lodowe i ogniste szczyty, pływać po nieznanych wodach w najdalszych zakątkach świata, a przy tym nie tracić z oczu piękna Beskidów. Festiwal rozpocznie się w piątek, 15 marca o godzinie 17, a zakończy w sobotę, 17 marca, koncertem o godzinie 20. A wszystko to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Przenosimy się teraz do Brennej. W piątek o 17 w tamtejszym Domu Zielin Przytulia odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Kiereś. Na styku dwóch światów Kiereś opowie o postnej tradycji w kontekście zmienności kulturowej. Wstęp wolny. W najbliższy weekend na cieszyńskim rynku będzie miał miejsce pierwszy cieszyński ekopiknik. W programie m.in. strefa edukacyjna, strefa dla dzieci, strefa wystawców oraz scena muzyczna i wiele innych atrakcji. To wszystko w godzinach od 11 do 20 w sobotę i niedzielę. Jeżeli ktoś woli na sportowo spędzić sobotę, również nie zabraknie takich propozycji. W Ustroniu wystartuje trzeci bieg z okazji Dnia Kobiet. Zabiegana kobieta. Start zawodników godzina 10 przy ulicy Wczasowej, zatoczka parkingowa. Z kolei w niedzielę Wisła zaprasza na kolejną edycję zjazdu na byle czym. Ze stoku zjeżdżać będą pojazdy różnej maści, w tym roku jednak do zawodów dopuszczone będą wyłącznie sprzęty własnej produkcji. Zwykłe jabłuszka, sanki czy narty nie wystarczą. Chodzi o to, by skonstruować własny sprzęt lub zabawnie zmodyfikować na przykład tradycyjne sanki. Zawody będą miały charakter międzynarodowy, a swoje uczestnictwo potwierdziła już ekipa ze Słowacji. Zapisy od 14, start godzina 15, wyciąg narciarski Siglany w Wiśle. W środę 20 marca Zarząd Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie zapraszają na kolejną w tym roku emisję filmu z audiodeskrypcją na dużym ekranie. Tym razem będzie to amerykański komediodramat Diabeł ubiera się u Prady. Start godzina 11 w Teatrze Elektrycznym. Wstęp na emisję filmu jest bezpłatny. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy i zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.